Hej, cześć, witajcie w nowym materiale z gry ABZU na moim kanale. Zaczynamy coś fajnego, mam nadzieję, bo słuchajcie, to jest w pewnym sensie fenomen. Gra pozbawiona kompletnie fabuły, ale zaciekawiła mnie na tyle, że stwierdziłem, a kupię ją i ją wam nagram. Proste, bo naprawdę zapowiada się ciekawie. Będziemy eksplorować dno, cały ocean, tak? Nie tylko samo i wyłącznie dno. Tak jest napisane w opisie, ale to jest nieważne, opisy kłamią często. Będziemy eksplorować po prostu ocean. I tutaj widzę, że zaczyna się ładna faza. Dlaczego mnie ściągacie na samo dno? Ja chcę rozpocząć tam, a tam to znaczy u góry. Byłoby miło. Ale załóżmy, że to jest jakieś intro, wprowadzenie czy coś, może nam pokazują całość, jakaś przebitka czy kiwie. Dobra, nie odzywam się. Fajnie, że kontroler działa. To jest na plus, zdecydowanie. A to co to? Może w sumie ta gra ma jakiś swój finał? Okej, jest i mój fantastyczny nurek, który w pewnym sensie chyba się porusz, człowieku! Okej, dobra. Pytanie, czy to jest w jakikolwiek sposób człowiek, czy nie bardzo, to nie ma butli tlenowej ani nic. A może nurkować bez przerwy? To by było fajne, gdyby nurkował bez przerwy, gdyby nie musiał się... No mam nadzieję, że nie będzie trzeba się wynurzać. Press to dive. No i fantastycznie, i to mi się podoba. Hold to swim. No dobra, no... Dużej filozofii w tej grze, że tak powiem, nie ma i zobaczymy, czy będzie więcej odcinków, czy nie, czy wam się spodoba, czy nie. Ale na początku robi całkiem pozytywne wrażenie, słuchajcie, no bo to jest, głównie skupia się na oprawie graficznej ta gra i na tym, tak jak mówię, eksplorowaniu. Boost. Tak wygląda boost. Fajnie. Ej, rybki, te stworzenia. Piękne. Ej, patrzcie, co zrobiłem! Daj to. Dobra, ale nie w ten sposób. Kręcenie padem też Mateusz nic nie daje, naucz się tego w końcu. O, tak jest. Opanowałem to fantastycznie. Dobra, pierwsza rzecz, która... Aha, tak to działa. To ja bym tylko zrobił jedną fajną rzecz. Po prostu wziął tutaj i Camera Pitch wziął i dał normal. I będzie fantastycznie, bo się znowu pochrzanie. Nie, bo miałem w dół i... Nieważne. Było troszeczkę inaczej. A ma być tak jak w celowniku zwykłym. Okej, czy ta ryba ma w ogóle... Jakie masz zamiary wobec mnie? Dosyć przyjazne. Pytanie tylko, on to zrobił sam, tak się na nią popatrzył, to jest jakaś prezentacja, czy kij. Hold to right. Jaki bajer! Ej, dobra opcja. A mogę nią sterować w jakikolwiek sposób, czy tylko się jej trzymam i liczę na to, co ona zrobi? Najprawdopodobniej. FPS-y nie spadły, więc jest całkiem przyjemnie i spoko. Słuchaj, jak to odpaliłem w 4K, to moja karta wyzionęła ducha, powiedziała pff, i trzymaj się, człowieku, możesz odejść. Ale swoją drogą mógłbym zrobić jeszcze coś takiego jak... Ale i tak ta gra jest wymagająca, jeśli chodzi o kartę graficzną. Daje rady, ale może nie jakoś fantastycznie. No wiecie co, tu chodzi tylko i wyłącznie o moje decyzje, o podejmowanie decyzji, którą ścieżką i gdzie płyniemy, bo jakby nas nic nie kieruje, nic nami nie przewodzi, nie ma żadnej fabuły, nie ma ścieżki, to znaczy ścieżki może tutaj jakieś są, okej, ale to i tak jest tylko wyłącznie mój wybór, gdzie popłynę i zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście... Au! Duże to. Priorytetem jest dotarcie na jakieś, nie wiem, odległe... Co to jest? Ej, to jest... Okej, coś mnie zaciekawiło, muszę tego dotknąć. Press to interact. A nie zeżre mnie to? Ale spróbujmy. Okej. Dobra, bo w tym momencie mam trochę skubaną fazę. To będzie za mną podążać jak taki mój słodkie zwierzątko. Takie coś było w takich różnych grach jest. Masz zwierzątko, które za tobą podąża przez całą grę. A jednocześnie cię... Nie wiem, czy on mi pomoże w czymś, czy nie bardzo. Mamy tutaj tą rybę znowu. Weźmy się ją... Chodź tu! Come on. W tym momencie... Ej, nacisnąłem coś i to... Okej, to jest ciekawe. Co to robi, to do końca nie wiem. Wywołuje jakąś panikę albo wzywa te ryby. Patrzcie, tylko to ponaciskałem i one się zebrały ku mnie. Dobra, zostawmy to. Płyńmy dalej, po prostu. Po prostu dalej, tutaj przez to do góry. Jestem ciekaw, co tam jest. Nas to wprowadziło, ale to nic nie zmienia. Albo... Nie no, wynurzmy się tylko na chwilę, zobaczymy, co tam jest. A, to jest w takim sensie, okej, czyli i tak nie popłynę górą, nawet jeśli bym chciał. Czyli płyniemy dołem. Proste. Mati filozof. Nie możesz płynąć górą, tylko możesz płynąć dołem, to co robisz? Płyniesz dołem. Gratuluję. Tu coś jest. Jakieś ruiny. Kij wie co to. A, znowu ciekawa rzecz. Ej, może nie do końca tutaj nie ma zarys, nie ma fabuły, nie ma co robić, tylko się eksploruje, a to zbieranie tego czegoś, co, nie wiem, nazwijmy, nie wiem, jakkolwiek. Czy nam to coś daje, jakieś osiągnięcia na Steamie mi wyskoczą, czy raczej wątpię? Nie wiem. Najbardziej to by mnie w tym momencie ciekawiło odnalezienie ścieżki, jakiejkolwiek, żeby się przedostać dalej, bo wypłynięcie do góry mi nic w tym momencie nie daje. Z tego, co już zauważyliście, wróć, tu coś jest. Zabierz to. Okej. Nadal nie wiem, co to... Leopard Shark. Uuu. Nie Leopold, tylko Leopard. Czy kiwie, nie doczytałem, nie zdążyłem, bo się patrzyłem, czy mnie czasem nie zeżrą. Prosta sprawa. Ale to w końcu eksploracja czy znajdźki, bo... Jakby bardziej mnie teraz wciągnęły te znajdźki, niż jakby eksplorowanie tego świata. Dajcie mi jakąś, nie wiem, jaskinię czy coś, żebym mógł przepłynąć dalej. Żeby to było ciekawe. A tak to? Nie wiem, no. Mógłbym spróbować wypłynąć do góry, ale co nam to da? Bo szczerze wam powiem, że w tym momencie, oprócz tutaj tej jaskini, to nie wiem co dalej. Gdzie popłynąć? I czy tu tą górą można w jakikolwiek sposób coś zrobić? Przepraszam. No płyń do przodu, aha nie tak. No to raczej dużo nam nie da. Szukamy jakiejś jaskini czy czegoś po prostu, żeby przepłynąć dalej. Chyba, że to jest takie coś zamkniętego i najlepiej byłoby stąd uciec. Raczej chyba nie. Dobra, tam byliśmy. Jeśli mnie nic nie myli, możemy spróbować tam. Faktycznie, jeśli, słuchajcie, to jest jak Ark Survival Evolved. Gra piękna, ale karta graficzna cierpi okropnie. Czy mi to wygląda na takie delikatne przejście w tej piance i te roboty by mogły na przykład coś z tym zrobić? Chwila, wezmę jeszcze to po drodze. Tak, ja wiem, znaleźliście swojego przyjaciela, ale fantastycznie, super, wow! Powiedzcie mi tylko, że był sens was zbierać i że zrobicie coś z tą czerwoną pianką, bo chętnie bym się przedostał. Okej, patrzcie, coś zaczęły kombinować. Dziękuję, jednak przeczucie mnie nie myliło. Dobra, bo już bałem się, że będę musiał, nie wiem, wracać. Tyle dobrze, że mamy przejście. I taka jaskinia mnie jara. I to jest okej. Łahahahahahaho. Łahahahahaho. Dobrze, że uciekasz, dobrze, bój się, tak jest, pewnie. Mateusz płynie. Normalnie to bym się posrał. Ale to jest gra. Tu coś jest ciekawego. Musicie się przyzwyczaić do tego, że jak kręcę głową, tu, kompletnie mi to nic nie daje, ale zawsze coś. I też, przy okazji, mam niski mega głos, bo jestem jeszcze chory, jakiegoś wirusa mam, to znaczy miałem, a nadal chyba w sumie mam, ale już takie jego resztki, już go dobijam w organizmie, ale ciągle nie jest to jakoś satysfakcjonujące, to ta kłótnia z nim, słuchajcie. Bo najchętniej też bym się go pozbył, ale jestem zakatarzony troszeczkę i mam taki niski głos, może ciut, albo gadam, nie wiem czy to w ogóle wyłapaliście, czy nie bardzo, możliwe. Ale dlaczego się tu robi ciemniej? I to jest przerażające. I w normalnym życiu absolutnie bym nie ruszył dupy na dół, ale że to jest gra, a ja nie jestem chyba człowiekiem, no bo to jest, nie wiem, może jakiś humanoid, czy kij wie co to jest, ale wymyślił Mati, humanoid, wow. Masz ładną fazę, człowieku. Nie wiem, ale najważniejsze jest to, że to nie musi oddychać. Okej, pytanie co się stanie, to jest jakiś fantastyczny wir, do którego mnie wciągnęło. I znalazłem coś z czołówki gry. Ale faza. Okej. Takiej fazy to nie miałem od czasu, gdy brałem, nieważne co, ale... To ja nie wiem, czy w to światło jakby ruszyć, tu jest jakieś znowu toń wody, ja byłem w ogóle w powietrzu. Może nie ruszajmy w to światło, tylko różmy tutaj, nie wiem, jakiejś świątyni, czy to jest ołtarzyk, czy coś. Tutaj najważniejsze jest to, że mi tu ścieżkę narysowali i do przodu. No, chyba to będzie dobra opcja. No, ryzyk fizyk, że tak to ujmę. Ale to jest ciekawe, że już na samym początku coś takiego odkryłem. Wlezę w to i zobaczymy, co się stanie. Proste. Aha, tu jest jakieś przyspieszenie. Kij wie, przecież go nie używałem, bo sobie zapomniałem, to teraz go użyję. Jeszcze raz. A gdybyś tego nie dotknął, byłoby... Okej... Okay. Nie no, to ma jakąś może teoretycznie fabułę, coś tu jednak robimy, nie? Jakiś świat zapełniliśmy wodą. Nie wiem, może to taka interakcja, może to nie jest jakby fabuła, czy faktycznie, czy tu będzie jakiś finał tej gry, ale coś się dzieje, tak? Coś się dzieje. Pominijmy tą fazę, że one tak jakby latały, bo toń wody była niżej. Ale otworzyły się drzwiczki. I ja i moi kochani w ogóle rozjaśniliśmy tą krainę. I to dobre jest. To jest dobre, bo tu było ciemno, to dobrze, że to zrobiłem. Teraz takie płaszczki sobie pływają. Można się tego złapać? Chodź tu, come on to me. Chodź tu. Nie? Chyba zły przycisk. To jest dobre. Jeszcze raz. Wow, właśnie, ja bym może potrenował przyciski. Co takiego robią poszczególne klawisze? Dobra, nic nie robią, oprócz gazu i jakiegoś tu dziwnego czegoś. Chodźcie ze mną, wpływamy tutaj. Ej, powiem wam szczerze, troszeczkę mnie to zaciekawiło i to zależy w sumie tylko i wyłącznie od was. Zobaczymy, jak tam wasze opinie, czy chcecie dalej podróżować tutaj tym światem. Bo ja chętnie bym to zobaczył, przynajmniej jeszcze przez 2 odcinki na przykład, co tam dalej będzie. Bo i tak w to sobie zagram, a czy wam nagram, się zobaczy. Po to tą grę kupiłem, bo mnie zaciekawiła, Jestem podjarany, tutaj zrobimy sobie wow! Patrzcie, ale fachowo, nie? Opłynąłem to. Order jakiś albo coś, odznaczenie w tej grze powinno być. Dawaj dalej. I prosta rzecz. Od tego miejsca, jeśli gra się wam spodobała... Okej. I to było smutne. Mieliśmy zakończyć bardzo pozytywnym aspektem, a tutaj zeżarli mojego żółtego przyjaciela. No nic, zostało trio na żółtych papierach, także wow, backflip, fantastyczny, piękny, nieziemsko piękny front też. Kurczę, gdybym ja tak potrafił. To znaczy potrafię, ale nie tak finezyjnie. Nieważne, kończmy tutaj tą grę, znaczy nie kończmy, tylko przerwijmy sobie. Pierwszy odcinek dobiegł końca, powtarzam się. W opisie macie wszystko, także link do tej gry, gdzie ją możecie kupić ciut taniej, linki do wszystkich innych moich stron, kupcie sobie jakieś koszulki na kapsel, czy tam kubki, odwiedźcie fanpage Facebooka, zaproście mnie do znajomych i teraz to tyle. Zapraszam was na inne gry na moim kanale i zostawcie suba, czy też lajka, zależy co chcecie. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, cześć!